wszyscy marzą o wielkiej karierze i niestety często spotykają ich rozczarowania, bo życie projektanta nie jest niestety tak słodkie, jak wielu sobie wyobraża. Jest dużo szkół nowych, jest trochę starych szkół, jest masa mediów, które wszystko podchwytują. I rzeczywistość, wpływ na rzeczywistość ma to niestety niewielki, ponieważ Polska ubrana jest przez sieciówki, a 50% klientów, jak wynika z badań, ubiera się na bazarach. Dwie projektantki, dwie dziewczyny, które nazywają się dzisiaj Rodarte, to nie jest przykład z Polski niestety, przyniosły walizkę ubrań do Anny Wintour. To było jakieś 4 lata temu czy 5. I ona otworzyła tę walizkę i te projektantki po prostu za 3 miesiące były wielkimi gwiazdami. Po prostu od razu zobaczyła, że to jest fantastyczne. Także no, co to pokazuje? To pokazuje, że no, talent, szczęście, sztuka przebicia, no, myślę, że zdolny naprawdę się przebija. Tak, żeby komuś dać instrukcję, to po kolei należy zrobić, żeby zostać Johnem Galliano, to chyba nie ma takiej recepty. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. W związku z tym po prostu trudno wymagać od ludzi, żeby obchodziły ich kreacje za kilka tysięcy. Po prostu grupa docelowa mody to jest grupa między najbardziej aktywna, to jest między 14 a 30 rokiem życia. Potem to zainteresowanie stopniowo maleje. No. Więc jak każdy widzi, dziewczyna 16-letnia, która bardzo się interesuje modą, to ma budżet naprawdę niewielki, do 200 zł przeważnie. Także no nie mówię tego w sensie krytyki, tylko po prostu taka jest rzeczywistość. Natomiast polscy projektanci bardzo się cenią. Czy moda ma przełożenie na szeroką publiczność? No, oczywiście ma przełożenie, ale no takie, jaka jest rzeczywistość. Największą przeszkodą są pieniądze. Po prostu moda jest, żeby założyć własny biznes. To wymaga pieniędzy. Szycie nie jest tanie, nie wystarczy wziąć kawałek jedwabiu i rozedrzeć go i zrobić z tego krzywą sukienkę bardzo artystyczną. Nikt tego nie kupi dzisiaj. O tym świadczy, że widziałam już wiele plajtujących butyków projektantów, których próbowali oni sprzedawać takie właśnie rzeczy. Ludzie potrafią dzisiaj, ludzie wiedzą, czym się różni dobra rzecz od rzeczy pretensjonalnej, źle uszytej, aspirującej do wielkiej sztuki, ale niestety, w której człowiek źle wygląda, bo tu moda to jest warsztat, technika. U nas do tej pory kształcenie w naszych uczelniach tego nie obejmowało, bo się kształciło projektantów na wielkich artystów, a oni niestety wychodzą z tych szkół i potem się zderzają z rynkiem. W ogóle jest, to jest już same w sobie cenne. Natomiast no, jak widzę tutaj właśnie Krzysztofa Stróżynę, projektanta, który jest naprawdę, to co robi jest na najwyższym światowym poziomie i widzę, że on może tutaj właśnie tym młodym ludziom pokazać, jak trudny jest to zawód. To jest właśnie cenne. No, widzę, że też tutaj Swarowski daje możliwość ludziom, którzy chcą się uczyć sztuki biżuterii. No, myślę, że tutaj w ogóle tutaj bez warsztatu takiego materialnego nie można zacząć. Także myślę, że to, że daje im wsparcie też nie tylko intelektualne, ale też materialne, to jest bardzo ważne. To zaplecze materialne, jakby że ludzie mają, no, rozumieją też tę stronę takiego bytu, tą infrastrukturę ekonomiczną mody.